Okej, więc podjąłem decyzję. I otóż w tym momencie pojedziemy zobaczyć, co się kryje pod tym drzewem. Jak się tym zajmiemy, co pora wchodzi do Legendarno. No wydaje się to być najlepszym rozwiązaniem, jeśli chcemy się trochę wzmocnić i tak dalej. I tak, to chyba na razie tyle z moich przemyśleń większych i mniejszych. A poza jeszcze jednym faktem, jakim jest to, że... jak to się nazywa? Doszedłem do wnioska takiego, że właśnie sobie ulepszyłem tarczę. Taką tutaj, tą widzicie, to jest ta całego wygnanego rycerza, czegoś tak? Z jakiegoś takiego powodu. Po prostu strasznie mi się dobrze komponowała z tym obecnym sprzętem, więc stwierdziłem, że czemu nie. I tak teraz sobie mam. Więc tak. I no, zobaczmy, co tutaj dalej będzie. Bo na pewno, z tego co widzę, będzie tu przeciwnik, który bije całkiem sporo. Oj! Grzmi aż za bardzo za oknem. Nie podoba mi się to, no ale jak już musi grzmieć, to niech się grzmi. Jakoś to przeżyje. Dobra. Dobra, omen pokonany. Teraz tylko tych tutaj, nie wiem, czy to są służący, czy kto to, ale ich też trzeba ubić. Damy radę, nie będzie tragedii. Chodzi tylko, że każdy z nich ten dziwny jakiś rzecz tutaj wypluwa. Jest tak, jestem mocno poraniony, to prawda. Ale na razie pójdziemy na lekko, czyli będziemy regenerować, a nie leczyć od razu. Też już, ponieważ nie czuję potrzeby na natychmiastowe leczenie. I co my tu jeszcze mamy? Szybko tylko pokażcie, bo chcę to zebrać. Szczepowata pęknięta łza i szkołatna kryształowa łza. Okej. Okay. Nie możemy mieć jeszcze więcej leczenia z tych łez. Albo możemy mieć jakieś inne efekty, które w sumie nie są mi znane. Więc najpierw będzie się chyba je zaraz zobaczę. Tak, to by było kamienna łuska. To nie, to już miało wcześniej. Potem tutaj ciasta. Nie. Szczepowata po traceniu urnów po śmierci. O, fajne, tak pije się to wtedy, kiedy się chce, kiedy zaraz się czujesz, że się umrze i się nie traci, ale okej. Okay. Misza udźwigu wyposażenie chwilowo. Szkoda, że nie wiem na ile, więc ciężko mi ocenić, czy jest to dobre, czy nie. Ale może się tym... Nie główmy, nie zastanawiajmy aż tak, bo nie wiem, czy jest sens. Zamiast tego po prostu jedźmy przez te konstrukty. Chciałem powiedzieć, czym prędzej, żeby wejść do Leyndor, ale wygląda na to, że tutaj się tak łatwo nie uda. Bezboleśnie. Więc tak. Chodź, sługa, jeszcze raz. Proszę, żeby tu gdzieś było miejsce łaski, bo jeśli nie, to oszaleję. Przejdę jeszcze obok tego wszystkiego jeszcze raz. W szczególności, że czeka tutaj na mnie, no nie najłatwiejszy przeciwnik, bym powiedział. Nie jest jakiś też szczególnie, żeby nie było trudny, ale no nie najłatwiejszy. Tutaj miejsca łaski nie ma, więc... Nie mogę tym walczyć. Lepiej będzie, jeśli wezmę moje szpony. Mam co do nich po prostu większe zaufanie, wierzcie mi. Większe nawet niż do samego siebie, więc tak. Mimo tego, że mam tarczę i tak jak walczę z szponami, to... Szpony w dwóch rękach to jest... Obowiązek. A no tak, zapomniałem, że te konie plują fireballami. Bo tu jest smoczy strażnik drzewa, niezwykły. No tak, jak teraz myślę, to... Ciekawe, jak jest... Jakby... Jaki jest... W świecie, według fabuły, wyjaśnienie... Czemu te... Konie, na którym jeżdżą te ci smoczy, potrafią płuć ogniem. Może, że tego nie ma, może to jest czysto... Po prostu... Rzecz po to, żeby jako przeciwnik byli bardziej irytujący. A może jest jakiś większy powód. Bardziej tajemniczy, czy mniej tajemniczy. Czy inaczej... No, z chęcią bym się dowiedział. I zaczynają się kłopoty. Bo będą zsyłać dla nas błyskawice. Tak. A, przepraszam bardzo, co się stanęło? Czemu nie mogę rzucić czarnego ognia? Czy ja zepsułem coś ze swoją wiarą?
Chyba tak. Ja muszę coś zepsuć. I nawet nie jestem tego teraz świadomy. Okej. Okay. Śmierć. Zaraz mi dowiedziałem się. Będę musiał tu przyjść jeszcze raz. Ale tym razem będę mógł spokojnie wezwać mojego ducha i tak dalej, więc będzie trochę lepiej. I przy okazji spróbujemy krwawienie tym razem nałożyć, a nie znowu błyskawica. Bo wydaje mi się, że błyskawica nie była najlepszym wyborem. Tak czy inaczej, jesteśmy bardzo blisko, no nawet bliżej niż bym tego chciał dla swojego własnego świętego spokoju i komfortu. Ale dobra, bez głowa, chodź. Łykamy butelkę. Krew na szpony. Bierzemy podwójnego szpona. I zobaczymy. Aż się okazać, że wiecie, że są nieważliwi na krwawienie wtedy. No trochę zmarnowany potencjał bym powiedział, ale... No może jednak są wrażliwi. I w sumie jeszcze póki przy tym jestem, jak teraz mam wsparcie delikatne. To widzę, że to wsparcie najlepiej żyć nie będzie. No i tak warto je wykorzystać, to narzućmy... Tomę. Regenerację. Bestii. Jak to się nazywało. Szczerze, nawet nieistotne, jak się to nazywa. Po prostu narzuciłem to i teraz mam spokój, bo... No, życiko się trochę regeneruje, poza tym, że mogę chlać butelkę. Oczywiście i tak będę chlał butelkę, bo no... Już wiecie, że każdy, kto gra w Souls-like'i od From Software, to jest alkoholik. Bo chla te swoje butelki na życie. A nie wiadomo, co w tym siedzi. Niby jakieś leczniczy coś. A skąd mam pewność, że to nie jest jakieś najprostsze piwko, czy coś innego alkoholizującego? Widać, że zaczyna mi już odbijać. Tylko niestety nie wiem, czy w pozytywnym tego słowa znaczeniu, czy w negatywnym. To już możecie wyocenić. Koniu, dziękowałbym, gdybyś nie rzucał we mnie fireballem. Bo tak jakby nie jestem nieważliwy na ogień. Ale wystarczy, że dostaję z maczugi, na której jeszcze jest czerwona błyskawica. Nie pamiętam, jak się konkretnie czerwone błyskawice nazywały, czy to była jakaś krwawa błyskawica, czy coś, ale... Nawet nie ma znaczenia, jak się nazywały. Podobnie to faktu, że nie chcę nimi dostawać. Nie chcę fireballa, koń. Już ci to mówiłem. Nie chcę fireballa. Koń, kiedy zrozumiesz, że nie chcę twoich kulek ognistych? A więc stwierdzisz, że nie zrozumiesz? Okej. Okay. Pogin. Dobrze, mamy to. Ile przykład dostanę? 50 tysięcy, nie najgorzej. Przykład tak, wielki smoczy pazur i tarcza smoczego szponu. Wielki smoczy pazur to będzie jakaś broń pewnie. To od razu sobie zobaczę, może coś fajnego. Znaczy, taka pisała, że pewnie będzie klasyka, czyli nie dla mnie. No, zdecydowanie nie dla mnie. A to zapowiada się fajne. Dobra. Ale idziemy. Na Ender. Stolica. Lokacja, którą uwielbiam, jednocześnie nienawidzę. Uwielbiam? Bo jest naprawdę dużo tutaj fajnych sekretów, znajdziek, zakamarków. Nienawidzę, bo często tutaj ginęło od bardzo, jakby to na łatwiej określić, specyficznych, to nie jest może dobre słowo, ale lepszego na razie nie mogę wymyślić oponentów. Tak czy inaczej, idziemy. Idziemy. Głębiej pójdziemy w tej stolicy, tym lepiej. I tak, skoro już wygraliśmy, przerzucę się na miecznie. Chcę się po prostu pobawić. Oczywiście wiadomo, że szponów to nie drugie, w szczególności jak przywrócę na znowu, no, na ogień. A nie, że mogę dokładać te krwawienie i inne takie rzeczy. Chociaż z drugiej strony nie po to te krwawienie i inne rzeczy, żeby nie móc ich nakładać. A dwóch broni naraz niestety, no w tym pancerzu to nie będę w stanie nosić za szybko chyba. To jest tak, co tu mamy. Medium wyzwolenia zgiętego palca. Fajna rzecz, ale nie wiem, czy potrzebna. Zresztą będę potrzebna na poziom. 24, okej, to może jakimś cudem uda się dwa wykrzesić. No, ale jeśli nieco, nie ma co narzekać. Nawet za jeden poziom będę wdzięczny. I tak, definitywnie będę musiał podbić trochę siły. Bo no nie mam wystarczającej. W sumie wiarę też by się przydało popodbijać i te wszystkie inne pierdulety. Ajajaj. No ciężko będzie to wszystko zmieścić. Ciężko. Ale no, jakoś to sobie przemyślę. Pozmieszczą wszystko, damy radę.
Przy czym nadal statystyki defensywne i te, które są potrzebne na spełnienie wymogów, są dla mnie istotniejsze niż te, które są. O proszę, Melina. My utmost thanks for bringing me to the base of the Erdtree. Here I can govern my own movement and thus the accord is fulfilled. I shall depart to ascertain the purpose I was given. Farewell. I shall leave Torrent and the power to turn runes into strength here with you. I wish you luck in realizing your ambition. You have fought long and hard. I have no doubt you will become Elden Lord. May you take the throne. Żegnaj, Melina. No smutno, ale tak czy inaczej. Potrzebuję 17 siły, a mam tylko 2 poziomy. Siły tutaj nie wypełnimy. I okej, jeśli to zrobię, będę mógł już no, używać też wszystkich swoich rzeczy bezproblemowo, dzięki wiarze. Ale no, siłę. Potrzebuję 17, żeby móc używać miecz, nie bez żadnych bonusów. Nie wiem, za trudna decyzja. Po prostu pójdźmy tak, jak stoimy. Nie wydawajmy. Lepiej jest stracić w śmierci, niż wydać. Oczywiście. Oczywiście, żeby nie było, nie mówię tego poważnie, ale... Mówię to tak, jak to pewnie u mnie się skończy ostatecznie. Tak czy nie, mam tu też takich przeciwników i... Róg Wysłannika. A to ciekawe, że już... Pierwszego przeciwnika, którego spotkaliśmy tego typu, dostaliśmy. Więc się nie mają one najwyższego drop rate'a, więc spodziewałem się, że trochę dłużej to zajmie. Ale hej, skoro zdecydowaliście się nam to dać, dzięki. Później sobie to może ulepszę i też będę trąbił we wrogów bańkami. I tak, tam górą też pójdziemy, spokojnie, nie przejmujcie się. Ale zanim tamtędy to... A nie, w sumie jestem w takim miejscu, co mogę jeszcze dosyć pójść. No tak, tu mam do czynienia z większym takim, z niego można zdobyć dwuręczną trąbkę jakby. Są groźniejsi trochę, ale nadal, tarcza jest na tyle stabilna, że powinien dać radę tutaj przetrzymać większej rzeczy. I okej. Teraz tak, dziad tu pluje ogniem, więc no nie jest najlepiej, ale czy muszę się tym przejmować? Nie. O po co? Nie jest to nic takiego przerażającego, niebezpiecznego, ani nic w ogóle takiego, czym się trzeba przejmować. Najpierw w świecie mogę zrobić coś takiego. Tak, to gdzieś było jakieś normalne chyba wejście do tego miejsca, ale ja oczywiście jak zwykle jestem tyle głupi, że nie wiem, gdzie to jest. Musiałem tutaj zeskoczyć i... Tak, jak tu już jestem, to zobaczę od razu, gdzie to było, jeśli nie zginę oczywiście, bo tak. To jest właśnie ten z tych powodów, dlaczego tutaj mam takie mieszane uczucia do stolicy. Nie lubię tych przeciwników, po prostu często jestem na tyle nieostrożny, że od nich łatwo ginę. I mam tu kamienia czwórkę. Super, że je mamy, bo zawsze nie będę się kupować, ale no, mam nielimitowane sprzedaże tego. Gdzie to było zejście? Aha, dobra, powiedzmy prawdę tempo. Że tego nie zauważyłem. No tak czy inaczej, nie wiem, że jak on swoim tempo, to przynajmniej już się poświęcić z tego, jaki ślepy jestem, głuchy, nieogarniający i tak dalej. Dobra. Idziemy przed siebie. Na całe szczęście bąbelka nas natrafiła. Chyba obawiam się, że jeśli by nas trafiło, to byśmy dostali spore obrażenia. I teraz jesteśmy tutaj. Kolejny jakby pracownik tych wszystkich perfumiarzy, alchemików, czy kim oni tam do hołeby byli. Zanim jednak pójdziemy dalej, taką bardzo interesującą windą, to chcę się od niego pozbyć, tam u góry też trochę podziałać, więc pozwólcie, że tak też zrobię. W końcu, no Leyndell, stolica tego złotego drzewa całego. Bardzo wyjątkowe miejsce, którego nie przyjdziemy raczej całego od razu, jeśli chodzi o zwiedzanie i tak dalej, przez co trochę tu może pozostać tajemnic. Ale ile przyjdziemy, tyle przyjdziemy, więc nadal... Po prostu nie chciałbym za dużo rzeczy pomijać. Jeszcze będą takie, które będę zmuszony pominąć, ale... To będę zmuszony dlatego, że po prostu zadałem na to są osobne, wielkie podlokacje, na które... No szkoda czasu, jeśli mamy jeszcze dzisiaj... No, przezwyciężyć Moga.
Chociaż osobiście nie wiem, czy to jest realne z takim wyposażeniem i z tym, co mamy wszystkim tutaj teraz. Nie, żebym wątpił w to wszystko, ale po prostu... No wiem, jak Mok potrafi mnie... wynębić, więc... Delikatnie mówiąc, po prostu przydałoby się mieć coś, co zagwarantuje, że się uda. A na razie takiej gwarancji chyba nie znajdę nigdzie. Przy czym mówię chyba, bo... to wszystko jest... w teorii możliwe. Może tak największą gwarancją byłoby zdobyć jakiegoś ducha, który byłby w stanie mu przykrzyć życie porządnie. A jeśli o takie kwestie chodzi, to niestety moje doświadczenie jest zerowe. Wszystkie duchy, których próbowałem do tej pory, okazały się nieskuteczne. Teraz... po co tu przylazłem tak właściwie? Ktoś mi powie? Pan to siewu. Wie pan to, co to za dziadostwo? Bo, no, jeśli mam być totalnie szczery, no, a będę totalnie szczery, kojarzę, że to miałem już ostatnio, ale... jednocześnie nie kojarzę, czy kiedykolwiek znalazłem dla tego zastosowanie. Chociaż możliwe, że kiedyś wiedziałem, czy to ma jakieś zastosowanie i jeśli ma, to jakie ono jest. Ale w tym momencie mogę wam powiedzieć, że nawet jeśli pamiętam, to I forgot. I tyle w temacie. I forgot. Nie pamiętam, ni cholery raczej sobie nie przypomnę. Więc jedno, co mi zostało, to po prostu mieć to w kieszeni i zobaczyć, czy kiedykolwiek się do czegokolwiek przyda. A teraz ginę. Jodzie. Dobra, kamień szóstka, to już jest naprawdę dobry znajdziek. Wręcz... że przepiękny znajdziek. Okej, dobra. Jakieś sekretne przejście. I dobra, zaczynają się kłopoty. Rycerze z Lendel. Którzy mają błyskawice na swoich... włóczniach. Kolejna rzecz, która... jest trochę... nie najłatwiejsza dla mnie. Ale to dla mnie. Ja po prostu nie umiem walczyć z czymś, co ma... tarczę. I się umiem dobrze bronić. Ogólnie to nie jest nic nadzwyczajnego, pewnie. Ci rycerze. Bardzo się rycerz. Niemniej jednak będę na nich polował, będę z nimi walczył, bo... no muszę. Po prostu mówiąc, muszę. Jeśli tego nie będę robił, to sama się zbroja ich nie skompletuje. A ja chcę mieć ich zbrojkę. Tak naprawdę czemu nie? Aha, fajnie. Nawet plecy stawa nie pozwala mi gra zrobić. Proszę cię, grondaj mi okazję na plecy stawa. Albo jeśli nie chcesz, to nie musisz mi dawać. A chociaż pozwól mi go pokonać, na spokojnie. Oj, niedobrze. Naprawdę, bardzo niedobrze. Szczególnie, że ten, noszę nadal obie pieczęcie. I radę go na Imarikę. Gdzie chyba będę musiał naprawdę, i to nie ma chce, nie chce. Podbić te siły do 17, jeśli mam używać mieczni. Po prostu, jeśli tego nie zrobię, to... będę otrzymał bardzo duże obrażenia. I oczywiście, będę i tak pewnie używał pieczęci Radagona w niejednym momencie, ale... jeśli jestem w stanie chociaż w takim... zwykłym przebiegu nie musieć jej używać, to... no, byłoby świetnie. Zawsze zdecydowanie mniej obrażeń, które muszę otrzymywać. Więc tak... jak będziemy miejsce łaski, to chyba rozwiązę siłę do 17, jeśli będę w stanie. A podejrzewam, że mogę być, bo nagromadziliśmy już sporo dodatkowych duszów. Sam duszów, runów. Ja nie wiem, jak to mam, że runy i dusze ciągle mylę. Nie przeżyję w takie sposoby, że najczęściej potrafię duszę nazwać runą, a runę duszą. Ostatnio. Nie patrzymy tutaj właściwym. Też, dobra, niepotrzebnie to też jest pojęcie względne. Zawsze wiem, że to są perfumiarze, których bądź co bądź jestem w stanie jakoś spróbować pokonać i to wiem, może coś się uda fajnego tutaj dostać w ten sposób. Chociaż też nie pamiętam, czy w perfumiarzu można dostać coś fajnego poza ich ewentualnym ubraniem.
Więc tak. Jak będzie, to się przekonamy za chwilę, dosłownie po tym, jak. No, zwyciężę z nimi. A oni to akurat wyzwania największego nie stanowią, więc nie ma co się przejmować. Jeśli chodzi o miejsce, w którym jesteśmy, to mogę powiedzieć, że. Jestem już taki pewien, gdzie to jest. Ale też jestem bardziej pewien niż niepewien. Więc. Najłatwiej byłoby mi chyba to określić mianem. Prawdopodobnie idziemy w dobrym kierunku. Bo tak, jak mówię, całej lokacji nie chcę teraz zwiedzać. Ale bardziej chcę zdobyć po prostu czwarty... miejsc na talizmany. A co dalej będzie się działo, to już... zupełnie inna kwestia. Okej. Teraz to już jeszcze inniejsza kwestia będzie. Okej, wiem gdzie będziemy. Teraz już tak w 100% jestem tego pewien. Więc tak. I przy okazji... mimo tego, że nie rzucałem za bardzo tym błyskawicami, wiem, że nie będą biły najwięcej. Zmuszony jestem teraz przerzucić się na ofensywę z ich użyciem. Bo ofensywa taka... o taka była zbyt niebezpieczna. Co mamy? Wielka złota tarcza i zbroja rycerza. Dzięki, gro. Jesteś wspaniała, dajesz mi ciągle to samo. A gdzie buty? Gdzie rękawice? Ja chyba tutaj nie potrzebuję. Buty i rękawice, jak najbardziej. Jest tak. Jeśli to jest to miejsce, o którym myślę, to... jednym z tych kierunków będzie bardzo istotne zejście. Pamiętam, w którym, ale... istnieje szansa, że tutaj. Tak, to tutaj. To jest tutaj. Będziemy mieć miejsce łaski. Dobrze. Dobrze. I tak. Co tym idzie, czyli to dobrze, że nie mam nadal pojęcia. Nie muszę mieć szczerze pojęcia. Ale najważniejsze jest to, że znam miejsce łaski, więc... a zgodnie ze swoją własną obietnicą, którą złożyłem samemu sobie... 17 siły, dobrze. I teraz tak, wiem, że na tym stracę życie, udźwigi i tak dalej. Chciałem powiedzieć, że i tak to muszę zrobić, więc to zrobię. Najwidoczniej, no nie był to najważniejszym wyborem. Teraz znowu jest za ciężko. Dobra. Wrzucę całą tarczę na razie. Nieważne, to za najmądrzejsze równo, ale... hej. Coś zrobić muszę. Tego pomysłu nie mam. Zrzućmy w takim wypadku to. I to trzeba w jednej czy w dwóch rękach, to nie ma najmniejszego znaczenia, więc po prostu... trzymajmy w dwóch rękach, bo czemu nie? No wiecie co? Musieliście dać mu złote oczka. Ja żebym narzekał. To są dodatkowe runy, ale... wolałbym, żeby nie mieli... żeby kto jak to, ale oni, żeby akurat nie mieli złotych oczków. Naprawdę, ze wszystkich możliwych. Prosimy, żeby oni nie mieli. Właśnie, w sumie, jak jeszcze tu już jesteśmy... i mam ten problem z udźwigiem, to w sumie uświadomiłem, że mam rozwiązanie łatwe. Użyjemy runy Godrika. Czy Godrika? Nie, na nie pamiętam, czy to był Godrik, czy Godrik. Chyba Godrik. No, mam jeszcze 7 odłamków, co nie ma tragedii. W wielu miejscach nadal nie powykupywałem, więc też damy radę z tym. I wracaj tu do mnie tarczką, będzie zawsze spokojniej. I teraz tak, czy mam dobre rzeczy ubrane? Mam dobre rzeczy ubrane. Więc zarzućmy to. Zawsze będę miał na wszelki wielki. I nawet nie będę czekał, chcę na niego zszarżować, zanim dołączy do reszty, żeby mieć ewentualnie walkę bardziej 1 na 1 niż 1 na 2. Okej. Okay. Dobrze, już z tym pamiętam o tych kontrach po zasłonie. Jest, będę może... okej, dostałem... za piórnem, czyli już drugi tutaj przylas, mimo wszystko. Okej. Okay. Niemniej... tak chcę walczyć. Więc... no, dawaj! Pokaż nam, co ci znać.
I tak wiem, że do kontr po zasłonie akurat to lepsze są inne typy broni, ale no jakby nie będę narzekał, nie będę wybredny. Więc tak, jesteśmy w takim miejscu. I mogę powiedzieć, że to jest chyba dobry znak. Bo wiem, że trzeba będzie się wspinać po korzeniach, żeby dostać się tam, gdzie trzeba. Ale i to powiem wprost, że mnie się wydaje, mogę się totalnie mylić, że zanim możemy wejść po korzeniach, to trzeba było po prostu smoku łazić. Albo nie. Bądź już nie mam pojęcia. Nawet jeśli nie, to znalazłem jakieś przejście, więc to i tak chyba było warto. Nawet uzyskałem łuk ręczny, na wypadek gdybym umarł. Nie, żebym planował umierać, ale nadal różne rzeczy mogą się wydarzyć. Więc tak. No, zanosi nas to gdzieś wyżej. Więc bardzo możliwe, że to jest nawet to, czego szukam. A może nie? Bez różnicy tak naprawdę. Najważniejsza sprawa jest taka, że mam tutaj tego rycerzyka. I zanim zdążył się jakoś lepiej zasłonić, to go pobiłem, więc jest jej. Okej, żwir. Przekaz, tu jest jeszcze taki piękny, jakby duży posąg i duża włócznia wbita w ziemię. Jeśli o tą włócznię chodzi, to tak mogę podać wam wielką ciekawostkę. Jest to bardzo fajna broń, jedna z legendarnych. Ale jako, że używałem jej dużo na poprzednim przebiegu, to tutaj wiem, że ją podniosę. Ale raczej, jako że chcę jakkolwiek mieć różne te przebiegi, co... Powiedzmy, że nie szczególnie uśmiecham się w nią inwestować. Pomijając fakt, że nie wiem, czy tutaj da się w tym momencie teraz ją jakoś... Nie, jest to jedno miejsce, w którym będę mógł próbować ją dostać. Ale nie ma bezpośrednio tego miejsca, w którym tak zgodnie z tym, jak twórcy zamierzali, da się ją dostać. No tak, ja mam swój sposób, jak to dostać, który jest niezgodny na pewno z wizją twórców. Ale nie żebym teraz narzekał na to. To jest podstawa grania. Znaleźć coś, co twórcy mogli przygapić, a co pozwoliłoby właśnie na swój sposób jakieś tam ciekawe rzeczy robić. Tak. Tutaj widać też, że będzie kolejne nasiono z tego drzewka. Więc... No. Muszę pokonać gargulca, żeby komfortowo to podnosić. Ale dobra, chyba się udało na tyle poradzić z gargulcem, że nie muszę już teraz się z nim bić. I mam dobre wieści, jesteśmy tu, gdzie powinniśmy być. Tak. Jesteśmy tu, gdzie powinniśmy być. Dało mi się skipnąć prawie całą lokację. Niestety. Karwasza strażnika, ładnie, fajnie. Dla niektórych może to być smutna wiadomość. Dla mnie jest jednak to świetna wiadomość. Oznacza to mniej więcej tyle, że jesteśmy bardzo blisko teraz. Jeszcze dalej. A co za tym idzie? To by się działo, nie działo. Jest dobrze. Bo coraz bliżej jesteśmy zdobycia kolejnego miejsca antylizmu. I teraz tak, tu przeszarżujemy i chyba będzie miejsce łaski. A jeśli nie będzie, co? No kiepsko. Ale wydaje mi się, że przed tym... Nie ma miejsca łaski. O, proszę. Ja powiedziałem, że wydawało mi się, że albo miejsce łaski będziemy mieć, albo będziemy mieć posąga, ale nie mamy ani jednego, ani drugiego. No niedobrze. Dla mnie to oznacza mniej więcej tyle, co to, że... Podczas tego, co mi się szykuje, będę musiał, i to nie ma chce, nie chcę, muszę polegać tylko i wyłącznie na regeneracji, co nie jest najlepsze, i na duchu. Ale dobra, mamy tu Godfreya, pierwszego londyńskiego władcę. Z tego co pamiętam, nie jest to najtrudniejszy oponent, ale też nie należy do jakichś takich, których można łatwo zlekceważyć. Więc... No, ostrożnie, gwiazdo kluczu. Żebyś mi tutaj przez przypadek nie umarł. Dobra. Gwiazdo klucz, ogarnij damy. Nie, żeby coś, ale to coś, co się nazywa bronią, to powinno celować w stronę przeciwnika, a nie w losowym kierunku.
Gwiazdoklucz ogarnia Amę. Skąd miałem butelkę? Bo nie mam pojęcia. Ja żebym narzekał, butelki zawsze mile widziane, ale no. Może to się dać głupie, ale... Dam radę. Dobrze. Jeśli nie ma już nadziei wielkiej, to oznacza to mi więc tyle, że pora porzucić wszelką nadzieję i próbę bycia bezpiecznym i pora pójść w szpony. Dobra. Nie zdążyłem uniknąć. Kurczę, a byłoby tak dobrze. Dobra. Wow. Dobra, ten odcinek znowu będzie strasznie długi. Jednak był posąg. Dobrze, to nie jest tak tragicznie. Okej. Okay. Wow, widzę, że mam już pół godziny w samym Leyndell. Nie wygląda to najlepiej, ale nie będę narzekał. Jestem w stanie i tak sobie poradzić. I nie potrzebuję więcej, więc... byliśmy. I minimalnie nie starczy na nim. Szkoda. Ale to mniej więcej tyle, że będę musiał to zrobić. I no, teraz kiedy mam butelki, to tym bardziej nie muszę się aż tak przejmować, więc... byłbym wdzięczny, gdybyś pozwolił mi cokolwiek zrobić. No cóż. Dobra. No to nie było zbyt piękne. Ale okej. Ale i tak, okej. Nie będę narzekał. Zbywam bez głową, w takim wypadku pijemy butelkę teraz. I kiedy nasz kolega się zainteresuje tym wszystkim, ja sobie naelektryzuję. Wezmę szpony i spróbujemy. Tak, szpony, jak widać, dadzą radę. Tylko muszę być ostrożny po prostu, kiedy szponuję, a kiedy robię uniki. Okej. 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 Chociaż raczej powinienem powiedzieć, że nie okej, ale... ja tam się znam na tym wszystkim. Może nadal jest okej. Co to miało być? Wow, ten odcinek będzie bardzo długi. A co tym dzień nie pokonam moga. Dobra, to wrzucimy trzeci odcinek. Jeden dzień. Dam, to nie ma problemu, mam jeszcze czas. Co prawda, renderowanie i tak dalej może trochę zająć, ale... ja jestem w stanie się ogarnąć chyba. Pytanie tylko, o której udałoby mi się w takim wypadku to wrzucić. Aż okej, to zależy od tego, jak dużo będę musiał tutaj wyedytować. Jeśli za dużo tego nie będzie, to pewnie raz, dwa się tym zajmie i będzie spokój. Ale jeśli będzie bardziej to przypominało poprzednie odcinki, to może trochę zająć chyba. Ja się... nie, żeby coś. Na pewno to nie będzie aż tak źle jak z kolekcją walk z bossami, bo tam to było milion wycinek i wszystkiego. W szczególności, że tak nie pamiętam, czy wstawiłem napis. Przynajmniej chciałem, ale mogłem zapomnieć o nim. W niektórych momentach miałem tyle do wycinania, że masakra. Jak chociażby jeden boss, nie pamiętam, który to był teraz. Ale dosłownie miałem tam na nim co najmniej 11 podejść. A nie wiem, ile z tych wszystkich podejść ostatecznie się znalazło. Po prostu nie pamiętam już, jak to zdecydowałem się zrobić. Ale okej.
Okej. Dobra, gwiazdo to klucz. To jest ten moment, kiedy musisz wyciągnąć tarczę. Naprawdę, gdyby chciał się tobą zająć. Okej, teraz jestem... Teraz już jest to w stanie przetrwać. I mamy to. Wygrana. I teraz ile dostaniemy? O, sekwencja event była tutaj, a nie później. Ciekawe. I ile? 80 tysięcy. O. Okej. Okay. Dobrze. Dobrze. Fajnie. No niech i tak będzie. Tak, w związku z tym, że tutaj wygraliśmy, to Lodman powinien kończyć odcinka. I tak też zrobię. Ale zanim to wszystko, to... O, chcę jeszcze tu po prostu pozbierać parę rzeczy, które będą tutaj w tym otoczeniu. Tutaj są parę. Znaczy, są parę. Jest parę ciekawych rzeczy. Nie będę ukrywał. W tym również coś, co może być naprawdę przydatne. Chyba. Może. Chciałbym powiedzieć, że będzie przydatne, ale... Faktycznie ma być totalnie prawdomówny, szczery. Nie owijać po wełnę, nie mówić, że coś będzie, a tak nie będzie. Nie mam pojęcia. Więc tak, zamiast tego po prostu zobaczymy, czy coś znajdę fajnego, czy nie. A najwyraźniej nie. To jest trochę smutno i tak. A tam idąc dalej, naprawdę idziemy do jednego kolejnego miejsca łaski, tam jest starcie z kolejnym bossem. Ale, i to jest bardzo i to jest właśnie takie najistotniejsze ale tak naprawdę ze wszystkich, ale... A to nie jest coś, co teraz chcę zrobić. Teraz chciałbym zamiast tego skupić się na paru innych pierdołach. Pytanie tylko, czy dam radę. Czy tutaj jest aby to miejsce, o którym myślę? Tak, to jest to, o czym myślę. Tutaj pójdę w kolejnym epizodzie, bo teraz na razie to tak nie do końca mam jak. Zamiast tego zobaczymy, czy po tym korzeniu będzie sens. Dobra, nie będzie sensu. W takim wypadku jeszcze pozostały jakieś takie niuanse zwiedzania i tym podobne w kolejnym epizodzie. Na ten moment to tyle. I cóż, pora chyba najwyższa znowu wydać te wszystkie runy, które mam, o ile nie przepadną jakoś dziwnym trafem. Tak, zręczność mógłbym jeszcze podpiąć. Siłę nie muszę, bo mam wystarczająco na razie na wszystkie moje potrzeby. A jak tak naprawdę jeszcze z innymi statystykami? Mam 50, to już chyba nawet więcej niż bym potrzebował. Nie wiem, muszę pomyśleć. Muszę pomyśleć. Mam dwa poziomy, to wytrzymałość? Może... Albo tą wiarę. Tak, w sumie wiarę muszę podbić. Im więcej podbiję, tym szybciej będę miał spokój z problemami. I teraz tak, mogę na spokojnie ubrać wszystko, co istnieje. Do tego, powiedzmy, taki talizman. To nie będzie teraz potrzebne chyba? Mhm. Tylko to. Proszę. Będę trzymał dużo obrażeń. Ale też mam bardzo podwyższone statystyki. Więc... Okej, okay, zaczyna grzmieć coraz bardziej, coraz bliżej, więc chyba na tym naprawdę będę musiał kończyć. Tak. Następny odcinek, trochę Leyndell, jeśli trzeba będzie. I definitywnie Maok. Ja już więcej nie wytrzymam. Dobra, więc ja już po prostu lecę jak najszybciej, wrzucę ten odcinek i siadam do nagrywania kolejnego. A na ten moment to tyle, powtarzam po raz nie wiem który, więc trzymajcie się i hej, hej. A ja jeszcze teraz, póki pamiętam, szybko zarzucę tylko z powrotem, a jak to się nazywa? Ogień na moje szpony.